Cześć, jak się macie? Jesteśmy teraz na Gamescomie 2011 w pirackich klimatach. Arr! I tutaj mamy grę Risen 2 Dark Waters, zaraz w nią zagramy. A tymczasem jedna z osób, które skomentują ten materiał, dostanie od nas prezent. Taką opaskę na oko piracką oraz kość z napisem Risen 2. Naprawdę kość, plastikową kość. Dziwny gadżet, no ale zagrajmy w grę. No dobra, jesteśmy w menu głównym. Wybieramy opcję Lady Spielstand. No i weźmiemy jakiegoś save'a. Od razu mówię, że ta gra jest tutaj zaprezentowana w jakiejś bardzo, bardzo głębokiej fazie alfa i ledwo działa, dosłownie, no ale nie należy się tym przejmować, bo oczywiście ona wychodzi dopiero w 2012 roku. No i to jest sam początek gry, tutaj o zapleczu fabularnym nie udało mi się dużo dowiedzieć od tutaj osób, które prezentują tę grę na stoisku, ale od razu widzimy, że wskakujemy w tą piracką krainę Risena 2. To jest oczywiście bohater z jedynki, w wersji takiej jakby, nie wiem, pogrążonej w jakimś defetyzmie i w ogóle przekonanej o tym, że to, co zrobił, że uratował świat pierwszej części, kompletnie nie miało sensu i niczemu się nie przysłużyło, ponieważ mroczne zło, które gdzieś tam w morzu się czai, wciąż zagraża wszystkim krainom, które możemy sobie, znaczy nie wiem, czy to są wszystkie krainy, ale krainy możemy sobie zobaczyć właśnie z poziomu mapy, więc jak widzicie, dużo tutaj jest morza w Risenie 2, no bo oczywiście ten motyw piracki jakoś to determinuje. No, podobno piraci, jest szansa, że piraci mają jakąś receptę na ten mrok, który czai się w morzu, tego całego Cthulhu, który gdzieś tam wychodzi mackami, atakuje okręty. Dialogi widać są typowe dla gotików, Risenów i Arkaniów tego świata. Nie będziemy się w nie za bardzo zagłębiać, ponieważ są po niemiecku i nie rozumiem ani słowa dosłownie. Mimo, że się uczyłem niemieckiego 4 lata, no ale to już nieważne. Weźmy sobie na ekran ekwipunku. Możemy się zaopatrzeć w pistolet, co jest też jakby nowością w tej części serii. W lewej ręce natomiast możemy mieć papugę, która paraliżuje naszych przeciwników. Nie żartuję, naprawdę. Otóż nie jestem w stanie się tutaj w takich targowych warunkach jakoś zagłębić w fabułę gry w języku, którego nie rozumiem. Tak więc po prostu skupmy się na takich rzeczach, które po prostu widać. Przede wszystkim grafika no, stoi na, wydaje mi się, dużo wyższym poziomie niż pierwsza część Risena. Jak na grę z serii Gothic, czy inspirowaną Gothiciem, czy w ogóle powiązaną z gotykiem. Wydaje mi się, że ona jest fajna pod względem takim stylistycznym i artystycznym, ponieważ nie mamy tutaj takiego siermiężnego, klasycznego niemieckiego fantazy, ale to jest troszkę pociągnięte taką kreską komiksową, delikatnie w stylu Fable, takich lżejszych, trochę baśniowych klimatów, więc pod tym względem wydaje mi się, że ta gra wygląda całkiem fajnie. No i w ogóle podoba mi się też, że te lokacje są takie, Nie czuć w nich takiej szablonowości i takiej schematycznej konstrukcji świata, tylko że faktycznie tutaj mapki widać, że są tworzone jakby przez ludzi dosyć ręcznie. Ukradniemy kolesiowi jabłko. Jabłkiem możemy się wyleczyć. Tutaj mamy listę questów. Tak łażę po tym lesie w nadziei, że wyskoczy tu na mnie jakaś paskuda, żeby zaprezentować wam, o jest jakaś paskuda, małpa. Jak wiemy, w gotikach przypadkowa małpa na początku rozgrywki może być groźnym przeciwnikiem. Dobra, piękny bullet time. Tam jest jakaś pantera, która jest już chyba zbyt groźnym przeciwnikiem dla mnie. Ale co to za nas? Mamy papugę. Papuga okazała się być bardzo dzielnym wojownikiem. Całe szczęście jest z nami jeszcze ta laseczka. Idź ty. Przełączymy się na pistolet. A nic, przepraszam, to w ogóle nie jest pistolet, tylko jakaś taka strzelba. Muszkiet. No i wchodzimy do jaskini, tutaj byłem wcześniej,
Wydaje mi się, że tutaj zaraz wyskoczy na nas paskuda, która przerośnie nas. Ale okej, okay. Mogę wam pokazać, jak się walczy bronią palną. Czyli przytrzymujemy prawy przycisk myszy i szykujemy tak jakby... Kiedy to kółko na środku ekranu się zapełni, no to możemy strzelać i wtedy chyba zadajemy najfajniejsze obrażenia. Chyba nawet się uda pokonać tego przeciwnika. W ogóle całkiem ładny model on miał. Ja pamiętam, że jak byliśmy na GDC na prezentacji tej gry, to chwalono się tym konkretnym rodzajem pająka, że jako reprezentanta nowego podejścia do przeciwników w Ryzenie, że teraz będą bardziej szczegółowi, bardziej dopracowani i bardziej różnorodni. Tutaj mamy na przykład takie te dziki, jakieś prosiaki. Walka z prosiakami. Okej, okay, no dobra, chyba... No i dobra, zobaczyliśmy sobie sam początek gry. Tak wygląda, tak wyglądają pierwsze minuty spędzone z grą Risen 2 Dark Waters. Dzięki za uwagę, oglądajcie TV Gry.pl w trakcie Gamescoma, bo to dopiero początek.